Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, uczymy się angielskiego z orzechami nerkowca. Ostatnio takie sobie zakupiłem i oczywiście zawsze czytam, co jest napisane w koło danego produktu. Na początek może same orzechy. No, nazwa dosyć ciężka do zapamiętania. Cashew nuts. No tyle, co można zapamiętać, że jak tu zakryjemy tą końcówkę, to wyjdzie nam gotówka cash. Czyli cashew nuts, orzechy nerkowca. Ale co wam chciałem pokazać, słuchajcie, zobaczmy, co my tu mamy z tyłu. No to jest takie opakowanie, że można, prawda, otworzyć, a potem z powrotem zakleić, żeby były cały czas świeże. No i tu mamy krótką instrukcję. Pierwsza komenda: lift flap. Lift flap. W tego typu języku, czyli jakieś instrukcje, bardzo często omijają rodzajniki, więc tak naprawdę tu powinno być lift the flap. Co to jest flap? No to jest to, co oni tu mają na myśli. Flap. Flap, słuchajcie, to jest na przykład klapka. Nagrywałem taki filmik o tankowaniu samochodu, ale jeszcze go nie zmontowałem. Czeka. I tam właśnie już wam też podawałem, że żeby otworzyć wlew paliwa, to trzeba otworzyć właśnie klapkę, tak? I tam się już pojawi słowo flap. I tu też mamy flap. Ptaki na przykład mogą trzepotać skrzydłami. To jest też oni... Też jest używany czasownik flap. A co znaczy lift? No lift to na przykład winda, ale to jest też coś podnieść. Czyli mam podnieść ten flap. Ciekawe, jak my to nazwiemy. Napiszcie w komentarzu, jakbyście to nazwali. Co ja to podnoszę w języku polskim. Następnie, co ja mam zrobić? Peel back strip. Peel back strip, także to back nie należy do peel, że mamy jakiegoś frazala peel back, tylko back należy do strip. Back strip, tylny pasek. Jest w ogóle kłopot ze słowem pasek, bo tu mamy strip, a czasami pojawia się też stripe. Chyba muszę zrobić lekcję o tym, jaka jest różnica między strip a stripe. Ok, więc co ja mam zrobić? Co to jest peel? No myślę, że panie doskonale znają takie słowo peeling w kosmetyce, tak? Codziennie możemy obierać jakieś, nie wiem, jabłka na przykład, to też jest peel, czyli peel znaczy obierać coś, na przykład też zedrzeć, na przykład naklejkę, jak dziecko naklei stickę, to ja mogę powiedzieć peel that sticker, odklej tę naklejkę. Ok, czyli co ja mam zrobić? Mam odkleić tylny pasek. Ok, no to unosimy to wszystko. No i mam tu rzeczywiście jakiś pasek. Strip. To jest strip. I następnie co ja mam zrobić? Na sam koniec mam reseal. Co to jest, słuchajcie, seal? No, uczniowie najczęściej kojarzą seal z foką. Rzeczywiście seal to jest foka, ale seal to jest też pieczęć. Albo zapieczętować coś, również coś uszczelnić. Tu oczywiście to jest użyte jako czasownik i ja mam reseal, że ja mogę reseal, czyli jeszcze raz uszczelnić, tak? Czyli po prostu zakleić tę torebkę, to opakowanie jeszcze raz. Przedrostek re, robimy coś jeszcze raz. Rewrite to coś napisać jeszcze raz. Reread to jest przeczytać książkę na przykład jeszcze raz. Ok, czyli mam tutaj ten strip różowy i jego muszę peel, czyli zedrzeć. Ok, so I'm peeling the strip. No i to jest oczywiście klejące. No i w tym momencie po otworzeniu ja to mogę z powrotem zakleić, czyli reseal. Jakby z powrotem uszczelnić, zapieczętować. Ok, so now I am resealing it. Dzięki. Uczcie się angielskiego poprzez to, co widzimy wkoło nas.